Cykl menstruacyjny to proces okresowych zmian, które zachodzą w ciele kobiety i dotyczą jej narządów rodnych. Cykl zawiera się pomiędzy dwoma krwawieniami miesiączkowymi i to właśnie pierwszy dzień miesiączki jest pierwszym dniem nowego cyklu. Średnio taki cykl trwa 28 dni, ale może trwać dłużej albo krócej i nie musi być w tym niczego złego. Standardowo cykl składa się z trzech faz. Pierwsza faza trwa od pierwszego dnia miesiączki do momentu owulacji. W tym czasie dwa hormony, FSH i LH, powodują wzmożone wydzielanie estrogenów, które są odpowiedzialne za dojrzewanie komórki jajowej. Faza druga to owulacja. To moment, w którym dojrzała komórka jajowa zostaje uwolniona i jest gotowa do zapłodnienia. Co ważne, nie w każdym cyklu dochodzi do owulacji. W ciągu roku mogą zdarzyć się takie cykle, w których owulacji nie ma i jest to zupełnie normalne. Faza trzecia trwa od momentu owulacji do momentu końca cyklu, czyli do kolejnego krwawienia miesiączkowego. W tym czasie pęcherzyk, który uwolnił dojrzałą komórkę jajową, przekształca się w tak zwane ciałko żółte i zaczyna produkować progesteron. Ten progesteron pomoże wnętrzu macicy przygotować się na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. Co się stanie, jak nie dojdzie do zapłodnienia? Wnętrze macicy, błona śluzowa, zostanie złuszczona i wydalona na zewnątrz ciała razem z krwią miesiączkową.